Dzisiaj kontynuujemy naszą wycieczkę. Gdzie idziemy? Na wodospady. Ursun Lum chyba to się nazywa. Takie wodospady są poza miastem, w takim parku. No i idziemy zobaczyć, co tam jest, jak to wygląda. Dobra, weszliśmy do parku Kursunlu w Sedalesi. Wstęp dla osoby dorosłej 9 lir, dla dziecka od 6 roku życia 4,5 i do 6 roku życia za darmo. O, taki park. O, a tam z przodu wielbłądy. Jeszcze konie. Nie wiedziałam, że jeszcze konie będzie. Dobra. Mama zrobiła mu zdjęcie na Insta. Tak, czyli idziemy do waterfallu, okej. Okay. Czyli to jest normalnie infrastruktura, kawiarnie, jakieś rozrywki dookoła. Słyszę szum wody. Nie? Słychać. Tak? Mhm. Dudki w Polsce, dudki, te dudki. No. To są zagrożone, w ogóle w Polsce dużo zagrożonych jest tych ptaków, prawda? Bardzo dużo. Chyba tędy dalej trzeba iść, tak? Tak, tak, można chyba wstyczyć. Mhm. Też możemy tam pójść. Na razie zrobimy z daleka, nagranie jakieś. Tam można pójść pod skałę dole. Tam chodźcie. A jaki taniec z tyle wodospadu? Popatrzcie, tu malutkie końcówki. Sobie może się nie zrobić. Słucham. O, no i widać rybki. Chodźcie, jestem gotowy do zdjęcia. No, można nagrać. Możemy. Będzie kapać. No nie. Wow. No mi chodź. Chcesz zrobić zdjęcie? Tak. Chodźcie tam, czy nie zrobimy. Fajnie to. Bardzo fajnie to jest, bardzo ładnie. Warto było, nie? Bardzo ładnie. No warto, warto. Na pewno zrobić miejsce. No dobra, to idziemy. Chodźcie wszyscy. Mhm. Teraz idziemy na górę. Byliśmy o tam na dole przy tych wodospadach. Przeszliśmy kawałeczek i wchodzimy dalej do góry. Chyba już tam będzie wyjście. O, takie przejście. Ciekawe, mam nadzieję, że bez pająków. A tu też jakaś przestrzeń otwarta.
A tam jak stoisko do gry, coś takiego. Dam ci ostrożnie. Ostrożnie, Dominika. Wiesz, jakie wielkie dziury są? Zarączkę, zarączkę. Ogólnie tu jest góra wodospadu. Strumyczek. A tu właśnie ten strumyczek. A, no i to później cieknie tutaj i spada na dół. I sieka, ale takie wielkie, nie? No co się wielkie, no większe niż taki domowy. Później byłam zrobić zdjęcie. Nasza trasa. Kawałek był taki bardzo stromy, więc nie nagrywaliśmy, żeby nie stracić telefonu. I trafiliśmy właśnie na taki mostek. I tutaj widzimy mały jakiś wodospadzik. Też pada w ten błękitne jeziorko. I to jest ten widok na wodospady. No fajnie, można zobaczyć tyle te duże jeszcze, nie? Jeszcze inny. To jest mały. Cały taki, nie? Tam schodki, tu schodki, a z drugiej strony to tak się jeszcze się zlewa dalej górką. Fajnie, że te drzewa nawet rosną. Normalnie to skałka w tej wodzie. Ślicznie. Zastanawiam się, czy to naprawdę wyjście. Wygląda dosyć mrocznie. Idziemy, idziemy. Nie wiem, czy idziemy, no niby w dobrym kierunku. Niby exit. Ale jak... Ale nie wygląda jak exit. Nie, wygląda jak teraz mamy norkę. Norka, no to nie zbliżamy się do takich niebezpiecznych norek. Różne żyjątka mogą być. No i takie wyjście z tego pięknego parku. Kursunlu. To się nazywa Kursunlu Celelesi. A to gdzieś. Dobrze, że ja mam wygodne buty tym razem. Zobaczcie, tutaj jak fajnie. Wow. Fuh. To wygląda jak czyjaś głowa. Ten głaz tam w środku. Ojejku. Co ojejku? No to tak stromo jest. Nie wiem. Oj, aż się zmęczyłam. Oni chyba specjalnie tak uprowadzili ścieżki, żeby te wszystkie zakątki przejść ładne. O, coś ładnego widzę. Bardzo ładne skały. Co ciekawe, co jakiś czas takie śmietniczki tu się pojawiają. O, zobacz, jaka szczelina. Wow. Może tam ktoś mieszka. Mogą być. Fajnie, że zobaczyliśmy żółwika. Naprawdę? Naprawdę? Uff. Serio? Ja się tutaj nie chodziłam. Ojejku. Ja w prawie się tutaj się do domu narobiłam, wiesz? To trzeba uważać, żeby nie spać. No. A nie tylko zejść. Oni w ogóle quest chyba zrobili. Bo generalnie to trzeba mieć jakąś tak dosyć dobrą kondycję fizyczną, żeby to przejść. A skąd pomysł, że to jest koniec? To na razie jakaś toaleta chyba jest. To toaleta może, wiesz? Albo jakieś pomieszczenie takie robocze. Ojej, tam coś się poruszyło w krzakach. Kolejna szczelina. Zobaczcie, jaka tam szczelina. Dobra, coś się tam w krzakach rusza i idę stąd. Wychodzę. No słyszałam jakieś dźwięki w krzakach. No i tu chyba już wychodzimy, bo to chyba tu byliśmy na samym początku.
To żółw! To się ruszało w krzakach, dziewczyny. Żółwik. Żółwik się rusza w krzaczkach. A się śmialiście, mówiłam, że ja słyszałam jakieś dźwięki. Znowu żółwik. Znowu żółwik. On się wystraszył, my schował się z skorupce. No, śliczny. Nasza mała podróżniczka nas prowadzi dalej. Ale teraz nie wiem, co ci problemu, ale stałaś się w sprawie powiem. Czujesz to, mama? Teraz czuję się mniej turysta. Nie czujesz się jak turysta? Jak podróżniczka się czujesz? W ogóle trochę. No trochę tak, ale na szczęście nie są dżunglami, bo już bym się bała pająków albo jakichś węży. Znaczy nie fakt, że tu nie ma węży. No i znowu schody się zaczynają. A to może to jest ten tunel? Chociaż roślinny tunel? Ale myślałam, że można będzie nim przejść. To nie wygląda, że można nim przejść. Nie. Raczej to nie roślinny. Nagrywasz? Tak. No tam jeszcze jest niby... Już tam jest wyjście. Dobra, no idziemy, nie ma. Nie, no coś tam jeszcze pewnie zobaczymy. O, tu jest plan tunel. Aha, dobra, tak. Idziemy. Ale fajny zapach tu jest. No przed tobą. Napisane plan tunel, czyli przechodzi przez tunel taki z drzew. Trochę grzyby. No. O, tu wow. Tam było napisane, że tam jest tunel. Tak. I gdzie wyjdziemy? No. To jest taki tunel z drzew, no, my idziemy w nim. No tak jakby od tyłu, nie no, bardzo ładnie wygląda. I takie kamienie porośnięte mchem. O, to jest fajny tunel. O, no, to jest tunel. Z drzew. No. No dobra, a gdzie jest wyjście? Nie rozumiem. Kolejne schodki. To się można nachodzić, szczerze mówiąc. Tak. O, już prawie 6 tysięcy. Ulałam zakwasy na ręce od noszenia kurtek, chciałam powiedzieć. Naprawdę? Aha. Ojej. Dobra, tam i kolejne schodki. To wszędzie są jakieś schodki, wiesz? Ale już tyle razy przeszliśmy tymi schodkami. Już idziemy tędy do wyjścia. A tu od góry sobie można podpatrzeć. A to nie jest mały? Tak, ale mały spada. Się wyglądał. Był pokazany. Tak? Tak, i tam właściwie był schodki na dół. Tam gdzie byśmy go zobaczyli. Ale wiecie, no już naprawdę, już tyle chodziliśmy. No i co? No już końcóweczka i wychodzimy. Zejście jest przez taką restaurację i to są takie wodospady małe też. I to można posiedzieć sobie, żeby się napić z takim pięknym widokiem w takiej zatoczce. A my wychodzimy.